Okolice Bydgoszczy, a dokładnie w miejscowości Kotomierz, uległy awarii wagony z kukurydzą. Mechanizm otworzył aż 8 wagonów i kukurydza wyleciała na torowisko. Według świadków, pociąg z pełnymi wagonami dość długo stał na bocznicy. Na wagonach nie ma listów przewozowych, próby zostały pobrane do badań. W wagonach widać gołym okiem złą jakość tej kukurydzy.